Hej kochani, dzisiaj odcinek z serii Sami mnie o to prosiliście, czyli jak sprawić, aby ktoś za wami zatęsknił. Tęsknota za kimś jest uczuciem, które jest największym dowodem na to, że na kimś naprawdę nam zależy. Wynika to z tego, że kiedy naprawdę jesteśmy do kogoś przywiązani, to nasz mózg wytwarza dopaminę, oksytocynę oraz serotoninę. I wszystko to odpowiada generalnie za to, że czujemy się dobrze, dlatego również w życiu aktywnie poszukujemy sposobów, aby stymulować nasz mózg do ich wytwarzania. W momencie, kiedy jesteśmy oddzieleni od kogoś, na kim nam zależy, poziomy wspomnianych przeze mnie hormonów zaczynają spadać. Naszemu mózgowi się to nie podoba, więc od razu zaczyna wysyłać sygnały domagające się tej osoby z powrotem. Stąd uczucie tęsknoty. Nic więc dziwnego, że kiedy odczuwamy te emocje względem kogoś, zależy nam, aby on również ją odwzajemniał. Z tym jednak bywa różnie, dlatego zapewne tak wiele z was pyta mnie, jak można sprawić, aby ktoś za nami naprawdę zatęsknił. Podstawowym warunkiem, aby ktoś za tobą zatęsknił, jest to, żeby mu na tobie zależało. Dlatego, jeżeli jesteś na początkowych etapach relacji, wyluzuj. Nie oczekuj od razu, że ktoś po jednej randce będzie umierał za tobą z tęsknoty, dlatego że jego mózg nie zakosztował jeszcze w pełni przyjemności przebywania z tobą. Na to potrzeba trochę czasu, dlatego spokojnie rozwijaj znajomość i serio nie myśl o tym. A jeżeli ty odczuwasz taką emocję, a osoba, która ci się podoba, jej nie odwzajemnia, to daj sobie trochę czasu. Poziomy zaangażowania u różnych osób rozwijają się w swoich tempach, prędzej czy później jednak dochodzą do tego samego poziomu, a jeżeli nie, to warto jest wtedy iść dalej i nie kontynuować tej relacji. Jeżeli jesteście już w bardzo zaawansowanej relacji, to na tym etapie tęsknota powinna być całkowicie normalną emocją, odczuwalną nawet niedługo po tym, jak się z kimś spotkaliście. I wynika to z faktu, że kiedy jesteście razem, wasz mózg dostaje prawdziwy koktajl hormonów i w chwili odstawienia zachowuje się trochę jak instagramerka po 2 godzinach bez telefonu. Problem zaczyna się, kiedy na tym etapie wy jesteście tymi, które te emocje odczuwają, a druga strona już niekoniecznie. Z czego to wynika? Jeżeli facet, z którym jesteście już w relacji, nie tęskni, lub facet, z którym byłyście już w dłuższej relacji, nagle przestał z wami tęsknić, może to być częściowo wynikiem jego osobowości lub może być skutkiem środowiska, w jakim rozwija się wasz związek. Pierwszą rzeczą, którą warto sprawdzić, to czy twój facet w ogóle oddycha. Nie. Serio. Bardzo wiele dziewczyn oczekuje, że facet będzie za nimi tęsknił, podczas kiedy on nie ma nawet powietrza, żeby oddychać, a co dopiero, żeby zatęsknić. Dzieje się tak dlatego, że niejako wydaje nam się, że im więcej czasu będziemy ze sobą spędzać, tym głębsza będzie pomiędzy nami więź. Niestety tak to nie działa. Czasami 15 minut takiego, wiecie, quality time daje dla więzi więcej niż 16 godzin siedzenia obok i gapienia się w telefony. Dlatego dobrze jest planować czas spędzony razem, zamiast zakładać, że przebywając ze sobą, spędzacie ten czas automatycznie ze sobą, bo niestety to tak nie działa. Podstawowym problemem jest to, że mylimy komunikację z nawiązywaniem więzi. Wydaje nam się, że przez każdy rodzaj komunikacji nawiązujemy więź. Tymczasem to tak nie działa. Więź możesz zacieśniać nawet nie rozmawiając ze sobą, chociażby przez dawanie komuś przestrzeni. Niestety, ale bardzo często wydaje nam się, że jedynym sposobem na zacieśnianie więzi jest komunikacja, dlatego że starasz się, żeby ten facet przypadkiem nigdy o tobie nie zapomniał. Kiedyś proces tęsknoty był bardziej naturalny, dlatego że nie mieliśmy tak dużo możliwości na komunikację ze sobą. Przerwy były naturalne. Nie było telefonów komórkowych, wideorozmów, rozwiniętego transportu czy internetu. Nawet rozmowa przez telefon nie mogła trwać jakoś bardzo długo, dlatego że z tyłu głowy mieliśmy to, że nabijamy impulsy, więc nie rozmawialiśmy ze sobą jakoś specjalnie długo, już nawet nie wspominając o tym, że jak pojawił się internet i telefony komórkowe, to jeden SMS czy minuta spędzona w internecie kosztowały majątek. W obecnych czasach wszystko jest bez limitu. Możliwości kontaktu są tak ogromne, że mamy do wyboru 10 sposobów komunikacji na samym telefonie, a to prowadzi do spamu. Facet, który spędza z tobą każdą chwilę w momencie, kiedy miałby faktyczną okazję, żeby za tobą zatęsknić, dlatego że przez chwilę jest z dala od ciebie, nagle jest atakowany przez SMS-owy, Facebookowy, Instagramowy czy telefoniczny spam. Jak więc przywrócić tęsknotę? Pomyśl o swoim facecie jak o torcie. Logicznym jest, że jeżeli zjesz go w całości, to możesz czuć przesyt. Jeżeli natomiast zjesz jeden duży kawałek, a resztą podzielisz się z innymi, no to będziesz najedzona, przy okazji podzielisz się z innymi. Możesz zacząć od naprawdę drobnych rzeczy, dających odrobinę powietrza, jak chociażby robienie osobno zakupów, czy samotne spacery do pracy, czy nawet do paczkomatu. Oprócz tego nie bój się oddać swojego faceta w ręce jego znajomych, którzy niekoniecznie są waszymi wspólnymi znajomymi. Nie bój się mieć osobnych hobby, na których rozwijaniu spędzacie czas osobno, czy nawet osobnych wyjazdów na weekend. Serio, jeden weekend po kilku latach związku naprawdę może wam dobrze zrobić i przypomnieć wam, jak to jest być osobno
i naprawdę za sobą zatęsknić. Musisz zdawać sobie sprawę z tego, że spędzanie 24 godziny na dobę, nawet z Mistrz Świata, która mówi w 7 językach, jest po 5 kierunkach studiów oraz ma 20 najciekawszych hobby na świecie, po jakimś czasie zwyczajnie powszednieje. Dla faceta, który spędza tak dużo czasu z drugą osobą, nieważne jak zajebista by ona nie była, staje się to dla niego normalne, czy wręcz rutynowe. I nudne. Przestaje doceniać to, jaką osobę ma obok siebie, dopóki ta osoba chociaż na chwilę nie zniknie. A jak zniknie na chwilę dłużej, to już w ogóle nagle poczuje się, jakby ktoś zabrał mu jedno płuco. Musisz tylko na to pozwolić. Bardzo często spotykam się z przypadkami związków, w których właśnie przez spędzanie czasu cały czas ze sobą, faceci nie wiedzieli, kogo mają obok, dopóki nie zerwali. Kiedy wrócili na randkowy rynek, nagle zdali sobie sprawę z tego, kogo stracili. Dlatego warto dać się stracić chociaż na chwilę, żeby on zdał sobie sprawę z tego i mógł zatęsknić. Dajcie znać, jakie Wy macie sposoby na to, aby facet za Wami zatęsknił, oczywiście w komentarzach pod filmem. Jeżeli jesteście ciekawi innych wskazówek na temat tego, jak można sprawić, aby on zatęsknił, to koniecznie kliknijcie w link poniżej, aby dowiedzieć się więcej. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia. Pa!